Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej. Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej. Świadom podejmowanych obowiązków policjanta. Świadom podejmowanych obowiązków policjanta. Ślubuję. Ślubuję. Służyć wiernie narodowi. Służyć wiernie narodowi. Chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny. Chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny. Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Nawet z narażeniem życia. Nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania. Wykonując powierzone mi zadania. Ślubuję. Ślubuję. Pilnie przestrzegać prawa. Pilnie przestrzegać prawa. Dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej. Dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej. Przestrzegać dyscypliny służbowej. Przestrzegać dyscypliny służbowej. Oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję. Ślubuję. Strzec tajemnic związanych ze służbą. Strzec tajemnic związanych ze służbą. Honoru, godności i dobrego imienia służby. Honoru, godności i dobrego imienia służby. Oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej. Oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej. Cześć, witam Was. Moi drodzy, to zdjęcie, które tutaj widzicie po lewej stronie, to jest Rosja, 2013 rok, Aleksiej Nawalny. Po prawej stronie jest dzisiaj Polska, to jest posłanka Kinga Gajewska. Bardzo podobne zdjęcia, prawda? Powiem tak, na pewno słyszeliście, o tym, jak policja zgarnęła posłankę Gajewską, bo Morawieckiemu nie spodobało się to, co głośno mówi publicznie. Więc wysłali swoich piesków, żeby zgarnęli posłankę, bo przecież no, nie, nikt nie ma prawa mówić prawdy o wizach, które PiS sprzedawał na potęgę. I dzisiaj będzie właśnie o tym materiał. To jest poseł na Sejm. Ludzie, to jest poseł. To jest posłanka. Hej, halo, panowie, co wy robicie? To jest naruszenie nietykalności posła, słuchajcie. Naruszenie nietykalności posła, panowie, co wy robicie? Co wy robicie, panowie? Panowie, co wy robicie? 50 tysięcy imigrantów. Panowie, co wy robicie? Panowie. Nie jest żadną tajemnicą, że Kaczyński po prostu uwielbia brać wzorce z putinowskiej Rosji czy z białoruskiej milicji. Zresztą to już pokazał nieraz. Krzyczy, że jest no, na Rosję, narzeka, powiedzmy tak, narzeka na Rosję, ale tak naprawdę no, prorosyjski to mało kto w Polsce jest właśnie jak Kaczyński. I to widać po właśnie jego zachowaniach, jego decyzjach i tej całej pisowskiej wierchuszki. Tak naprawdę Kaczyński, ta partia PiS, czy wierne mu pieski zwane policją, bo nie mogę tu powiedzieć o całej policji, że jest zła, bo bym skłamał. Mówię tutaj o ludziach, którzy ślepo wykonują kaprysy Kaczyńskiego, policjantów, którzy łamią przepisy prawa, a kto inny, szczególnie jak nie policja, powinna przestrzegać przepisów prawa. Oni są stróżami prawa, więc oni no, nie powinni łamać tego prawa, a już nie mówiąc o, nie wiem, naruszaniu nietykalności posła, naruszaniu immunitetu posła. I potem głupio się tłumaczyć, próbować zwalać winę, że
się nie chciała wylegitymować i tak dalej. O tym też w dalszym ciągu tego materiału będzie. Generalnie dzisiaj właśnie chcę omówić no, skandal, po prostu skandal, który był z poseł Kingą Gajewską. To jest pani poseł, to są ludzie, ludzie, to jest poseł. Nie każdy rozkaz trzeba wykonać, nie warto być damskim bokserem. Wstydzi się ciebie kraj, posłuchaj chłopcze, co ci dziś powiem. Tyś nie policjant, tyś jest zonowiec, tarczej pałki. Okej, teraz szczegóły. Podczas wiecu Mateusza Morawieckiego w Otwocku pislanci zatrzymali posłankę PO Kingę Gajewską i siłą zaprowadzili do radiowozu. I tutaj mecenas Dubois powiedział, to jest czyn z artykułu 231 kodeksu karnego. Bezprawnie pozbawili ją wolności. No, krótkotrwale, ale pozbawili. Z kolei doktor habilitowany Małecki stwierdził, że naruszono tu konstytucję, a mowa tutaj o zapisie 105 zapisu konstytucji. Z kolei czterogwiazdkowy milicjant, bo pislicjant, o nim to na koniec też coś jeszcze powiem, ale stwierdził, że nie podobało się mu to, co mówiła posłanka Gajewska i został przez nią sprowokowany. Dlatego ją zatrzymał. No, nie wiem, bo to już są naprawdę standardy białoruskie. Zwróćcie uwagę, że podczas konferencji prasowej Tuska funkcjonariusz pisowski Rachoń zakłócał jego konferencję. I nie stał 200 metrów od niego, tak jak Kinga Gajewska stała od Morawieckiego 200 metrów, w odległości 200 metrów. Rachoń stał metr dwa od Tuska. Dar tam mordę, zakłócał i policja była ślepa, nic kompletnie nie widziała. Podobnie jak kiedyś tam, nie pamiętam w którym roku, jedna z działaczek PiS podeszła do protestujących, która tam krzyczała coś na Kaczyńskiego, podeszła, uderzyła w twarz przy milicjancie, drugą kobietę. Też tego nie widzieli. A tutaj zaatakowali posłankę, która ma immunitet poselski. Zaciągnęli ją do radiowozu jak jakiegoś przestępcę. W ogóle nie mieli prawa jej nawet dotknąć. To jest zapisane w artykułach różnych, czy nawet w konstytucji. Ci policjanci tak naprawdę mają w dupie zapisy prawa, zapisy konstytucji. Oni ślepo wykonują polecenia partii. Tak jak kiedyś właśnie milicja obywatelska czy ZOMO było takim bijącym sercem partii, tak dzisiaj jest właśnie pislicja. W żadnym cywilizowanym kraju czegoś takiego nie ma. Ja mówię o cywilizowanym kraju. Według prawników to, co zrobili ci policjanci, łącznie z tym komendantem, w normalnym kraju, a z naszymi przepisami, to im powinno grozić 10 lat więzienia. Za rządów PiS w naszym kraju stosuje się rozwiązania rodem z Białorusi. Policja używa siły wobec protestujących. Policja narusza nietykalność posłów opozycji i bezprawnie ich zatrzymuje. PiS nienawidzi kobiet. Wszystko na rozkaz Jarosława Kaczyńskiego, który sam otacza się kordonami policji. Wielkim zagrożeniem jest powrót rządów Prawa i Sprawiedliwości do władzy. To on jest zagrożeniem. Z pewnością pamiętacie tego policjanta tam za rządów PO, który kopał jakiegoś tam gościa przy murze. Wtedy było wielkie oburzenie PiSu, że jak to tylko, że jest tą różnicą. Że ten policjant, który kopał tego człowieka, miał sprawę sądową, dostał w zawiasach i wyleciał ze służby.
w pisowskiej milicji ludzie, którzy zamordowali człowieka, tego młodego, niewinnego chłopaka, zakatowali w komisariacie we Wrocławiu, nie ponieśli żadnej odpowiedzialności. Ba, komandant dostał awans. Także no, ja już nie wspomnę o generale Panzerfaustie, który rozpierdolił pół komendy w Warszawie, dostał status poszkodowanego. Ale to już jest inna bajka. Wróćmy teraz do posłanki właśnie Kingi Gajewskiej. Powiem wam, że tak naprawdę generalnie to jest nawet chyba gorzej niż w Rosji. Bo w Rosji Putin chociaż, nie wiem, zachowuje pozory, no tak ostentacyjnie, no nie zaciąga, z wyjątkiem tutaj tego, co pokazałem na początku, ale teraz no, publicznie nie zaciąga do radiowozu przez swoją milicję tych deputowanych Dumy. U nas się nie pierdzielą. Jeśli ktoś mówi, co się nie podoba rządowi, to czy poseł, czy nie poseł, czy ma immunitet, czy nie ma, pislicja wykona brudną robotę bez żadnego mrugnięcia okiem, że tak powiem. I myślicie, że nie wiem, jakieś słowa krytyki ze strony rządu, gdzie tam? Oczywiście będą ich chronić, bronić i no, próbować winę całą przerzucić na ofiarę, co jest standardem. Przerzucić na ofiarę, a wybielić oprawców. Uważam, że policja u nas zachowuje się naprawdę w niezwykle profesjonalny sposób. Proszę zauważyć, że u nas nie ma przypadków, że ktoś zginął. A dlaczego to się wszystko wydarzyło? Otóż dlatego, że na wiecu Morawieckiego chciała poinformować wyborców PiS, bo przecież oni się tego z oficjalnych mediów pisowskich nie dowiedzą, o całej aferze wizowej, która tak naprawdę nabiera rozpędu dopiero, o wpuszczeniu do Polski przez pisowskich zachłannych sukinsynów niemal 600 tysięcy emigrantów z państw islamskich. Nie spodobało się to pisowcom, więc napuścili pislicję, która aresztuje nawet posłów. Tak jak mówiłem, nawet Putin tego nie robi, zachowuje jakieś tam pozory. I teraz pomyślcie sobie tak. Jeśli policja wywleka posłankę siłą, wsadza do radiowozu, to zastanówcie się, co się tak naprawdę, co tobie zrobią, mówię tutaj o przeciwnikach władzy, kiedy tak naprawdę jesteś zwykłym szarakiem. Można powiedzieć tutaj o części narodu, że ten skretyniały naród nie widzi, jak mają nad głową takie rosyjskie metody we własnym kraju. I powiem wam tak, no to jest oczywiście moje odczucie, ale te wybory będą najważniejsze od 1989 roku. A do tych, co będą głosować pierwszy raz, dokładnie z taką władzą walczyli nasi rodzice, nasi dziadkowie. Niektórzy przelali krew. Rodzice niektórych z nas, czy niektórych z was, musieli uważać, żeby nie dostać w ryj od milicjanta, bo miał zły dzień. I podobnie właśnie teraz to wszystko działa. Jeśli się nie spodobasz władzy, no to robisz, że tak powiem, za wzór do zastraszania innych niepokornych. Przepraszam, a gdzie ma pan numer służbowy? A gdzie ma pan numer służbowy? Proszę powiedzieć, gdzie ma pan numer służbowy?
Taki pan bohater jest. Panowie, to znaczy nie tkalności posłów. Zachowanie wody stoją, proszę pana. Zachowujcie się zgodnie z prawem. Zachowujcie się zgodnie z prawem. Proszę nie przeszkadzać policjantom serdecznie. To jest pani rozgrożna. Co wy robicie? Proszę bardzo. Tak wygląda właśnie w czasach dzisiejszych milicja obywatelska. O, pierwszy, który ma nazwisko, który się nie wstydzi swojego nazwiska. Co wy robicie? Pan nie utrudnia czynności. Jakich czynności? Pokażę legitymację. Pytaliśmy po drodze idąc. Czy tej legitymacji nie można było zobaczyć? Ale panowie, co by się zrobili? To jest naruszenie nietykalności posła. SS! Właśnie policja naruszyła nietykalności posła, panowie. To jest poseł na Sejm RP. Została zatrzymana przez policję. No to jest absolutny skandal. Ale jak jesteśmy tutaj na tyle daleko, żeby nie było żadnego powodu interwencji policji. Brawo, brawo. Naprawdę, no przecież nie może tak być, no. Każdy funkcjonariusz... Odejdzie pan, nie utrudnia pan czynności funkcjonariuszy. Ludzie, co wy robicie? Co wy robicie? Wszyscy szumni odeszli! Co wy robicie? To tak posłankę można? Halo, halo, halo! Panowie, to jest parlamentarista, halo! Panowie, to jest naruszenie nietykalności! A powiem wam, że najlepsze w tym wszystkim jest to, ta cała rozmowa, gdy w końcu zaciągnęli posłankę do radiowozu, gdy posłanka pokazała swoją, przepraszam, legitymację poselską. I tak mówiłem, no z ofiary chcieli zrobić winnego. I tutaj zacytuję. Jak już zobaczyli tą legitymację posłanki, to ten cały komendant powiedział: chciała pani nas sprowokować. Życzymy miłego dnia. Niestety nie damy się sprowokować. Chwila. Zaciągnęli posłankę do radiowozu. Nie słuchali ludzi, nie słuchali posłanki, która na samym początku mówiła, że jest posłem. Już powinna im się zapalić czerwona lampka, że halo, nie możemy jej ciągnąć do radiowozu, nie mamy takiego prawa. Ale oni się nie dali sprowokować. Dalej mówi, gratuluję, życzę dalszego takiego zachowania. To wszystko skończyliśmy z panią. Dziękujemy, że pani później okazała legitymację i pani teraz to wykorzystuje. To mówi ten policjant. Powiem wam, no, wyjątkowa po prostu bezczelność. Posłanka do tego policjanta powiedziała, pan powinien reprezentować Rzeczpospolitą. Nie na darmo wam wrzuciłem też rotę tej przysięgi policji. Pomagać ludziom, a nie zabierać posła. Wszyscy mówili, krzyczeli, że jestem posłanką. Zresztą posłanka sama też o tym mówiła. Nie poprosiłam, ale pokazałam legitymację. Pan poseł Zalewski również mówił wielokrotnie, że jestem posłanką. Ja panu mówiłem, nic złego nie zrobiłam. Nic nie zrobiłam złego. Powiedziałam o 250 tysiącach wiz, które zostały wydane przez polski rząd. Tylko to powiedziałam. Dlaczego? Dlatego, że wielokrotnie mówiłam. Naruszyliśmy nietykalność posła. Mówiłam o tym, że chcę pokazać legitymację. Oczywiście, że jest udokumentowana.
mamy. Oczywiście, że jest udokumentowany. Wielokrotnie mówiłam o tym, że jestem podróżny. Proszę mnie nie przeszkadzać. Panie Grzegorzewski, czym pan tutaj dowodzi? Proszę się odsunąć. Ale w czym przeszkadza pan z TVN-u? Nie, nigdzie pan nic nie wkładał. W żadną część ciała panu tego mikrofonu nie wkładał. Dlatego, że trzymaliście mnie i szarpaliście i na siłę wsadziliście mnie do... To jest dobrze udokumentowane. Panie Grzegorzewski! Panie inspektorze, ja pana informowałem, że pani jest posłem. Ja pana informowałem. Zdejmij mundur! Przeprosz matkę! 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 Jak ktoś mi zdarzy legitymację, że jest posłem, to pewnie potwierdzić to, że jest posłem. Zupełnie niepotrzebnie, żeście panią tutaj tam... Zupełnie pani powiedziała prawdę! Pani poseł sprowokowała i dopiero legitymację... Wy jesteście prowokatorami! Bezprawnymi działaniami! Czym sprowokowała? Prawdą sprowokowała? Przeproście i spierdalajcie! Dlatego, że trzymaliście mnie za ręce. Jak worek traktowaliście. Niech pan się stąd odczarł. Oczywiście Pisnicja wydała komunikat w sprawie zdarzenia. Jak napisali policjanci podejmując interwencję w Otwocku wobec jednej z osób, nie mieli świadomości, że mają do czynienia z panią poseł. Niezwłocznie po okazaniu legitymacji poselskiej czynności legitymowania zatrzymano. Posłanka na samiutkim początku mówiła im, że jest posłem. Gdy ją wlekli do radiowozu, poseł, który z nią był, ludzie, którzy z nią byli, krzyczeli, że to jest posłanka, że tak nie wolno, że nie powinno, nie powinni tak robić. Byli głusi na to wszystko. Dopiero później oni raczyli, gdy posłanka faktycznie pokazała, bo wcześniej nie miała możliwości pokazania. I tutaj, moi drodzy, tutaj chciałbym wam wrzucić fragmenty z nagrań kamer policyjnych, które mieli policjanci. I tutaj dzięki uprzejmości i oczywiście za zgodą kanału Audyt Obywatelski, chciałbym wam wrzucić fragmenty właśnie z omówieniem przez audyt tego całego zdarzenia. Te wszystkie nagrania, które teraz zobaczycie, to są z kanału Audyt Obywatelski, ale z kamer policyjnych. I bardzo trafnie audyt tutaj to wszystko podsumował, że tak powiem. Cały materiał audytu obywatelskiego właśnie na ten temat znajdziecie w linku na dole w opisie, do którego was bardzo zachęcam. Audytowi bardzo dziękuję za pozwolenie wykorzystania części jego materiału, bo myślę, że warto pokazać i żebyście zobaczyli i posłuchali. Bo być może są osoby, które go lubią, nie lubią, ale no człowiek tutaj mówi do rzeczy. Zresztą to, co mówi audyt, zgadza się, pokrywa się ze słowami prawników i konstytucjonalistów, którzy się na ten temat po prostu wypowiadali. Także pozwólcie, że wrzucę właśnie fragmenty tego materiału tutaj. A jak będziecie chcieli obejrzeć cały, na dole link, kliknijcie, obejrzycie cały. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Kinga Gajewska zostaje siłą wepchnięta do radiowozu przez policjantów, którzy prowadzili wobec niej interwencję w związku z używaniem przez nią megafonu w okolicach spotkania z premierem Morawieckim. Niektóre media i politycy opozycji oskarżają policję o pozaprawne działania, nieadekwatne środki użyte w tej sytuacji, a sama policja postanowiła upublicznić materiały, które mają rzekomo przeczyć wersji osób oskarżających funkcjonariuszy. Nagrania jednak dostarczają bardzo
bardzo ciekawych dowodów, które najdelikatniej rzecz ujmując nie pomagają policji w tezach o swoim profesjonalizmie. Czy policja zrobiła wszystko jak należy? Prześledźmy dokładnie tę interwencję. Zobaczmy. Proszę o okazanie dokumentu tożsamości policjantom, tak? Nie można używać urządzeń tak nagłaśniających, bo nie ma zgromadzenia zgłoszonego. Doskonale pani o tym wie, tak? Na początku nagrania widzimy policjanta, który łapie od tyłu panią posłankę za rękę, a drugi, stojący w moim odczuciu znacznie za blisko, zaczyna jej przedstawiać przyczynę legitymowania. Artykuł 51. Zakłócanie porządku publicznego. Przypominam, że jest to materiał udostępniony przez samą warszawską policję w celu transparentności. Mamy taki, więc taki komentujemy. Sama przyczyna jest najdelikatniej mówiąc bardzo wątpliwa. Sądy już niejednokrotnie wskazywały, że używanie megafonu to niekoniecznie zakłócanie porządku publicznego. Ale nie o tym dzisiaj, bo na potrzeby tego materiału założymy sobie, że legitymowanie było zasadne. Na nagraniach upublicznionych przez policję z chęci bycia transparentnym nie słyszymy, aby pan policjant przystępujący do czynności legitymowania przedstawił się pani posłance, a przecież przepisy mówiące o legitymowaniu nakładają na niego taki obowiązek. Słyszymy przyczynę legitymowania, ale nie zajmiemy się tutaj jej komentowaniem. Natomiast po tym następuje przedziwny wręcz bieg wydarzeń. Proszę o okazanie dokumentu tożsamości policjantom, tak? Nie można używać urządzeń tak nagłaśniających, bo nie ma zgromadzenia zgłoszonego. Doskonale pani o tym wie, tak? Pani przejdzie z policjantami. Nie nagrywajcie mnie, proszę, dobra? Pan policjant po swojej prośbie i wywodzie na temat przyczyny od razu do pani posłanki mówi, żeby przeszła z policjantami. W jakim to uniwersum prawnym legitymowanie wymaga gdziekolwiek przechodzenia, a już w ogóle przechodzenia do radiowozu jak w przypadku jakiegoś bandyty. Nawet jakby w jakiejś karkołomnej próbie bronienia policjantów uznać, że pani nie wylegitymowała się natychmiast błyskawicznie, to przecież w prawie nie ma żadnego zapisu mówiącego o tym, że jak nie zrobi tego w pół sekundy po prośbie policjanta, to jest to jakieś przechodzenie. Tym bardziej, że pan policjant zdanie tak skonstruował, że polecenie przechodzenia gdzieś, a za chwilę słyszymy, że to gdzieś to radiowóz, było bez względu na to, czy ta pani by się tu wylegitymowała, czy nie. Wyraźnie mówi w jednym ciągu, w jednym swoim wywodzie, w tym samym, kiedy prosi o legitymowanie, żeby ta pani przeszła z policjantami. Doskonale pani przejdzie z policjantami. Nie nagrywajcie mnie, proszę, dobra? Zapraszam do pani tutaj na Pani mówi, że jest posłem i robi to po kilkunastu krokach. Postronni ludzie też o tym mówią, ale policja nie ma zamiaru w tym momencie zatrzymać się i tego sprawdzić. Oni już mają plan i go realizują niestety. Tak to wygląda. Prowadzimy panią do radiowozu tak czy siak. Panowie policjanci, mimo że już słyszeli, że pani oświadcza, że jest posłem, dalej próbują wprowadzić panią do radiowozu. Po co? Po jaką cholerę to robią? Można było nieco uratować tę sytuację i zatrzymać się w tym momencie, prosząc o okazanie legitymacji poselskiej. Ale nie, pokażmy, że jesteśmy tu szefami, odizolujmy tę kobietę od reszty grupy. Nie szarpać. Proszę mnie 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 nie. Wódca, szanowna pani. O. Szanowna pani, proszę nagrywać tą interwencję. Pani jest posłanką?
Proszę okazać legitymację. Proszę okazać legitymację. Kiedy mnie trzymaliście i szanowaliście. Nie, nie pokazała pani. Proszę okazać legitymację. Pan dowódca tutaj rażąco mija się z prawdą. Po prostu. Ile on tej pani dał czasu na okazanie tej legitymacji? Przecież od razu kazał jej przechodzić, jak się potem okazało, do radiowozu. Chłop po prostu ściemnia, kazał jej okazać legitymację i kazał przejść do radiowozu od razu. Pani to słysząc zaoponowała i słusznie. Komentujemy tu to, co policja pokazuje. Nie pokazuje niczego, co może działo się wcześniej. Takie nagrania udostępnili. Trzymaliście za ręce. Szanowna pani. Trzymaliście. Proszę okazać legitymację. Trzymaliście mnie za ręce. Chciałam wam pokazać legitymację. Mówiłam proszę okazać legitymację. Proszę okazać legitymację. Pani już tak szanowna nie mówiłam. Pani. Proszę okazać legitymację policjantom. Kilkakrotnie. Kilkakrotnie mówiłam, że jestem posłem. Pani okaże legitymację. Panowie mnie szarpali. Okaże legitymację. Panowie mnie szarpali. Ma pani legitymację poselską? Taką legitymację posiadać pokażę. Poproszę. Jako chcę. Poproszę. Udokumentować, co też nagrywane techniką wideo. I tak samo było to, że mówiłam wielokrotnie, że jestem posłem. Poseł Zalewski również powiedział, że jestem posłanką. Wszystko było dokumentowane techniką wideo. Pouczajcie panią, dopóki nie okaże legitymacji poselskiej, tak? Jak pani okaże legitymację, proszę spisać. Proszę. Chciała pani, ale nie okazała. A też różnica. Dlatego, że panowie mnie trzymali za ręce i wsadzili mnie na siłę do radiowozu. Tak się poseł nie zachowuje. Jak się nie zachowuje, że czego nie robi? Proszę okazać legitymację i wtedy policjanci by odstąpili. Proszę ton niżej. Pani mi powie, na jakiej podstawie prawnej chce pani zmusić policjantów, żeby odstąpili od przeprowadzenia czynności służbowych. Jest pani posłanką. Powiedziałam, że chce się wylegitymować. Powiedziałam kilkakrotnie o tym, że nie, jestem... Nie, powiedziałam, pani jest to zarejestrowane. Nie tylko, chciała się wylegitymować i nie okazała na pani ale pani nie powiedziała, co to jest. To jest legitymacja poselska, panie policjancie. Co to jest? Oficer policji, któremu pani pokazuje legitymację w formie elektronicznej, pyta się, co to jest? I powiem wam, że tutaj się nie zdziwiłem audytowi, że nie wiem, no zaskoczenie, oburzenie okazał oficer czterogwiazdkowy, komenda, znaczy dowódca, nie wie, co to jest elektroniczna legitymacja, elektroniczny dowód. Kogo oni do tej pislicji zatrudniają? Rząd sam wprowadza elektroniczne dokumenty. Powiem wam, że sam mam już przecież też e-dowód, e-prawo jazdy i tak dalej. Nie wiem w jakim świecie, czy ten milicjant, policjant jest tylko od tego, żeby łapać przeciwników partii. Nie wie, jakie dokumenty obowiązują w naszym kraju, ale dobra, przejdźmy dalej. Legitymacja poselska. Od miesiąca jest to w obywatelu. Sprawdźcie, spiszcie panią, że jest pani posłanką i że dopiero teraz okazała pani legitymację. Pani nie jest zatrzymana, tylko wielokrotnie. Nie, wielokrotnie mówiłam, że chcę pokazać legitymację, tylko panowie mnie trzymali i wsadzili na siłę. Panią nie trzyma, tylko trzyma, nie okazała. To w takim razie mogę wyjść, rozumiem. Nie, proszę pani, teraz... Ale to mogę, rozumiem, że mogę. Nie, no pani, proszę pani. Stanie sobie i pozwoli policji. Naprawdę, dobrze, pan jest bardzo młody. Pan jest bardzo młody. Po co pan to robi? Pani wyjdzie. Po co pan to robi? Wyjdzie pani, pokaże legitymację. Pokazałam bardzo grzecznie. Proszę pani, ja muszę jeszcze te dane spisać z tej legitymacji. Pan poseł Zalewski, również mówił wielokrotnie, że jestem na policji. I tutaj już tak pod koniec tego materiału, audyt tutaj jedną rzecz, znaczy jedną, się po pełnej rozciągłości z nim zgadzam, z tym co mówił, ale tutaj faktycznie zauważył coś, co być może większości by uciekło, nie wiem, nie zauważyliby. Posłuchajcie, to jest, można powiedzieć, zasranym psim obowiązkiem każdego policjanta. A o czym mowa? Taka transparentna, ale jakoś nie zrobiła tego, co zarzuca wielu innym, a mianowicie brak pokazania przebiegu całej interwencji.
Pytanie dlaczego? Dlaczegoż to nie słyszymy na przykład końca interwencji, jak to transparentni i profesjonalni funkcjonariusze informują panią o tym, o czym powinni poinformować, a mianowicie o możliwości złożenia zażalenia do prokuratora na czynność legitymowania. Na żadnym z dostępnych nagrań w internecie z kamer niepolicyjnych nie słyszymy, aby taka informacja padła. Policja też nie zdecydowała się na udostępnienie reszty nagrania. Czyżby i w tym elemencie zawiodła? Interwencja była fatalna, bez dwóch zdań istniały możliwości nieeskalowania tego incydentu, ale trzeba było zachować się zgodnie z prawem. Tak jak się należy, trzeba było się skupić trochę, poinformować o kilku sprawach, ograniczyć lub zrezygnować z fizycznych kontaktów i słowem dojść do porozumienia. Dobra, także jak mówiłem, jak chcecie zobaczyć cały materiał audytu obywatelskiego na ten temat, link będziecie mieli na dole w opisie. Audytowi bardzo dziękuję za wyrażenie zgody na użycie jego części materiału. I teraz, moi kochani, przejdźmy do podsumowania. Jeśli chodzi o tego bezczelnego komendanta, który, delikatnie mówiąc, mijał się z prawdą, jest to nadkomisarz Sławomir, nie wiem, czy mogę nazwisko podać, Sławomir G., powiedzmy. Ten pan Sławomir dowodził akcją właśnie zatrzymania posłanki Koalicji Obywatelskiej Kingi Gajewskiej. Z kolei, nie wiem czy pamiętacie, w ubiegłym roku wsławił się chwytaniem za gardło aktywisty Tomasza Kaczmarskiego. Tutaj warto zapamiętać tę twarz, imię, no, nazwiska nie podam, bo nie wiem czy mogę. Ale niech zobaczą go rodzina, znajomi, sąsiedzi, chociaż pewnie może i wiedzą, a może nie. No ale dla awansów, dla kariery, czego to się nie robi, nie? Chcemy przypomnieć o stosunku do Rosji, chcemy przypomnieć o tym, jak wielkim zagrożeniem jest powrót rządów Prawa i Sprawiedliwości do władzy. Także zapamiętajcie, moi drodzy, te słowa, bo Morawiecki po raz pierwszy chyba w życiu powiedział prawdę. Podsumowując, w biały dzień na oczach całej Polski pisowskie pieski szarpały posłankę. Wyobraźcie sobie, co będzie, gdy znowu ta pisowska komuna wygra. To aż strach po prostu pomyśleć. Bo skoro oni się nie wahają szarpać, ciągnąć do suki posłów, to co oni mogą zrobić szaremu obywatelowi? Dosłownie wszystko. A widząc ich desperację, to teraz się do tego posuwają, a gdy wygrają wybory, będą pewni siebie, to można być pewnym, że z Unii wylecimy, nie wiem, czy z NATO nie wylecimy, bo Błaszczak ujawnia tajemnice wojskowe na potrzeby partii. Powiem wam szczerze, boję się pomyśleć, co będzie z Polską, gdy PiS kolejny raz wygra wybory. Na tym, moi kochani, będę kończył dzisiaj. Suchar będzie śmieszny, ja się ubawiłem. Ale jak zawsze piszcie, moi drodzy, co o tym myślicie, jak to widzicie. Dla mnie jest to po prostu naprawdę, tutaj nie przesadzę, straszne, że pisowcy są zdolni już do takich rzeczy, no. Albo ich już, nie wiem, desperacja, nie wiem jak to nazwać, czy już po prostu idą na żywioł. No piszcie, moi drodzy, co o tym myślicie. I według mnie, skoro jest takie prawo, że poseł ma immunitet, skoro jest takie prawo, że policjant nie ma prawa ruszyć posła, to te prawo, czy posła lewicy, prawicy, środka radykalnego, obowiązuje każdego. Kto jak to, ale policjant jest stróżem prawa i powinien to prawo przestrzegać. Ale właśnie
Ja nie mówię tutaj do policjantów prawdziwych gliniarzy, ale do właśnie takich kundelków pisowskich, którzy są na skinienie tego starego, zgorzkniałego dziada, który z Polski zrobił sobie zakładnika. Mówi się tyle o szkalowaniu munduru. Do tych właśnie pseudo-milicjantów niech może zaczną od siebie, niech zaczną szanować ten mundur, który noszą i tego orzełka, którego mają na czapce. A potem niech wymagają szacunku od innych. Tyle w temacie, dzięki, do zobaczenia przy następnym materiale, bo mam ich sporo, tylko czasu zawsze brakuje. Trzymajcie się, cześć. Mój stary miał nową kobietę i mówił mi, że jest w porządku. Ja mówię, co ty pierdolisz? Ta suka cię jebie na kasę. On wstał, stary wstał i mówi, co ty kurwa gnoju? I łapę do mnie wystawia. Chciał mi liścia wyjebać, a ja go napizdę fasta tak. Bomba w oko kurwa na brzuch. Oddechu nie mógł złapać. Sweter miał na sobie. Na łeb mu sweter założyłem. Bomby od dołu mu wale na nos. Wujaszek nas rozdziela. Ja miałem tą koszulę, co na dziwkach byłem z guzikami. I tak mnie szarpał, że mi wszystkie guziki z koszuli wypadły. Dodam tylko, że to wszystko przez Tuska.